Stoimy w miejscu, gdzie 24 lata temu, a dokładnie 26 sierpnia 1992 roku doszło do tragedii, bowiem rozpoczął się tu największy w historii powojennej Polski pożar, którym spaleniu uległo 9 tysięcy hektarów lasu. Ten pożar rozpoczął się od iskier sypiących się zablokowanych klocków hamulcowych jadącego, przejeżdżającego tutaj pociągu. Tak duży w swoim rozmiarze pożar spowodowany był wyjątkowo sprzyjającą aurą w tamtym czasie. Było bowiem bardzo upalne lato. W tym dniu temperatura powietrza 35 stopni, bardzo porywisty wiatr. Susza letnia spowodowała wyschnięcie ściółki leśnej poniżej 15%, w związku z czym tempo i rozwój tego pożaru było tak szybkie i silne, że bardzo utrudniało akcję jego gaszenia. Oprócz aury sprzyjającej rozwojowi pożaru, no również trzeba nadmienić, że 24 lata temu zupełnie inaczej wyglądało środowisko nasze leśne tutaj, w tym miejscu. Lasy nasze były pod wpływem emisji przemysłowych, więc zmiana runa leśnego, typowego runa leśnego, na runo trawiaste, złożone głównie z trawy trzcinnik piaskowy, trawy, która nie podlega naturalnemu rozkładowi, tylko jej złogi wyschnięte, no, potęgowały rozwój tego pożaru. Pożar rozwijał się z niesamowitym tempem i prędkością. Siła ognia była tak wielka, że czoło pożaru przesuwało się momentami z prędkością prawie 200 km na godzinę. Pożar był totalny. Paliło się w tym miejscu runo leśne, palił się podszyt świerkowy. Podszyt świerkowy, czyli świerki, przenosiły świecami takimi płonącymi ogień w korony tych sosen. Na tych sosnach paliło się igliwie, paliły się szyszki. Te szyszki, zapalając się, w momencie wiru powietrza, temperatury, dostawały takiego przyspieszenia, że wystrzeliwały z tych sosen na odległości do 200 metrów i tam zapalały las w kolejnych ogniskach. Po tamtych tragicznych chwilach z 26 sierpnia 1992 roku została pamiątka w postaci tych tutaj nagrobków, krzyża i kamienia upamiętniającego śmierć strażaków, którzy zginęli, ratując ten las. 24 lata temu w tym miejscu rósł dokładnie taki sam las, jak w tej chwili. Ci strażacy zginęli, ratując właśnie taki las. Za nami już prawie 25 lat starań o to, żeby teren po wielkim pożarze z 1992 roku odbudować, zrekultywować, żeby na tym miejscu ponownie pojawiła się formacja leśna, pojawił się las. To były trudne 20 lat. Okazało się bowiem, że nie tylko warunki klimatyczne, pogodowe, ale i wilgotnościowe, troficzne, czyli jakość gleb, no wszystko sprzysięgło się przeciwko temu, żeby skutecznie i szybko ten teren odbudować. Nękało nas bardzo wiele chorób, można by powiedzieć, takiego okresu dziecięcego, młodego drzewostanu, to były choroby grzybowe, cała gama owadów, które również starały się nam utrudnić pracę, również i zwierzyna, która dość szybko zorientowała się, że ten teren, ogromny teren młodych lasów, jest takim schronieniem, gdzie można swobodnie sobie bytować, no i po prostu zjadała część tego, co sadziliśmy. Niemniej jednak myślę, że w tej chwili to, co widzimy wokół nas, możemy już uznać za sukces. Cały teren pożarzyska
trzeba to sobie powiedzieć, że wespół z naturą, bo również z udziałem odnowień naturalnych, które na dość znacznej powierzchni się w tym terenie pojawiły, no jest dzisiaj odnowiony. No przed nami jeszcze bardzo dużo i musimy pamiętać, że ten las rośnie w warunkach nadal bardzo trudnych, w warunkach Śląska, a więc w warunkach szkód przemysłowych czy zanieczyszczeń przemysłowych. Bardzo duże problemy mamy w tym terenie z wodą. Teren jest odwodniony w znacznym stopniu, a jest w takim wieku, kiedy potrzebuje wody najwięcej. Teren jest bardzo mocno przesuszony nie tylko ze względów klimatycznych, na które wpływu nie mamy, ale również i poprzez sąsiedztwo, bliskie sąsiedztwo, czy nawet bezpośrednie sąsiedztwo odkrywkowej kopalni piasku. No jest to obszar około 2000 hektarów, obniżony o kilkanaście do 20 metrów, który powoduje wytworzenie czy powstanie w zasadzie na całym terenie pożarzyska leja depresyjnego, czyli terenu odwodnionego, po prostu ściąga wodę. W tej chwili staraniem władz lokalnych czyni się starania, aby wyrobisko po kopalni piasku zamienić w zbiornik przeciwpowodziowy, czyli po prostu wypełnić wyrobisko wodą, co na pewno poprawiłoby sytuację w naszych lasach. Z uwagi na warunki troficzne, czyli glebowe, a więc w gruncie rzeczy bardzo ubogie, piaszczyste gleby, gatunkiem strategicznym na terenie wielkoobszarowego pożarzyska była zresztą, ale i będzie sosna pospolita. Stąd zdecydowana przewaga właśnie sosny zarówno w odnowieniach naturalnych, jak i w odnowieniach sztucznych wykonanych przez nas. Po pożarze przetrwały szyszki sosnowe, które otworzyły się, sypiąc obficie nasionami, które dały początek do znacznej ilości odnowień naturalnych sosnowych na tym terenie, które zostały później wykorzystane i uzupełnione tylko odnowieniami sztucznymi. Możemy zobaczyć, że ten proces naturalnego odnawiania lasu trwa do dzisiaj. Pod 20-letnimi młodnikami sosnowymi wciąż pojawiają się odnowienia naturalne, w tym przypadku dęba. No, przy prowadzeniu odpowiednich cięć pielęgnacyjnych, jeżeli siedlisko pozwala, bo w tych warunkach raczej nie, ale są takie miejsca, gdzie dąb ma szansę, jeżeli będą prowadzone umiejętnie cięcia pielęgnacyjne, ma również szansę przetrwać dąb. Sosna rośnie najszybciej, wygląda najlepiej. Mało tego, wchodząc w tej chwili z cięciami pielęgnacyjnymi w sosnę, pozyskujemy już pierwsze drewno. Także ten młody las zaczyna już przynosić pewne korzyści, ale to głównie dzięki sośnie. Okazuje się i potwierdzają to nie tylko nasze obserwacje, ale również badania naukowe prowadzone na tym terenie, że jest to gatunek najbardziej plastyczny, najbardziej wdzięczny dla leśnika, bo najłatwiej przystosowuje się do zmieniających się warunków. Toleruje na przykład suszę, czego nie tolerują inne gatunki. Dlatego jest i będzie na tym obszarze sosna najważniejszym gatunkiem hodowlanym. Przez ostatnie 20 lat młodniki rosnące na pożarzysku podlegały odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, cięciom pielęgnacyjnym, które polegają, mówiąc najprościej, na przerzedzaniu tego, co rośnie z uwagi na głód, który panuje po pożarze w glebie. Staraliśmy się, żeby została na powierzchni taka ilość drzew, którą ta gleba jest w stanie wyżywić. W zasadzie wszystkie młodniki na pożarze są już po 3, a nie czasami i po 4 takich zabiegach. Ostatnie zabiegi, te, którymi mamy już do czynienia w tej chwili, przynoszą nam już korzyść. Pozyskujemy drewno, jest to drewno średniowymiarowe, drewno użytkowe, które najczęściej stanowić będzie surowiec do produkcji płyt wiórowych. A dla nadleśnictwa stanowi już pierwsze przychody, pierwsze dochody. Jeśli ktokolwiek sądzi, że proces odtwarzania ekosystemu na pożarzysku
dobieg końca to jest w błędzie. Cały czas obserwujemy dynamiczne zjawiska. Jednym z przykładów jest sukcesja sosny, która wsiała się pod odnowieniem brzozowym i w tej chwili naszą rolą jest tylko sukcesywne zdejmowanie brzozy i promowanie sosny jako gatunku docelowego, odpowiedniego na siedliskach borowych, które dominują na terenie pożarzyska. Zarówno brzoza, jak i sosna powstały z odnowienia naturalnego. Tylko brzoza, jako gatunek, który szybciej wzrastał w tych warunkach, wyprzedził swoim wzrostem sosnę. Jednak docelowo, naszym zdaniem, sosna powinna pozostać w tych drzewostanach. Dlatego w ramach cięć pielęgnacyjnych sukcesywnie będziemy redukować ilość brzozy na korzyść sosny. Sosna jest gatunkiem światłożądnym, bo takim jest, ale ma bardzo szeroką amplitudę, jeśli chodzi o możliwości adaptacji do różnych warunków, także świetlnych. Tutaj mamy przykład, że potrafi wiele lat w cieniu brzozy wzrastać i wyczekiwać na odpowiednie warunki. Po prawie 25 latach pracy mamy ciągle świadomość, że jesteśmy jeszcze na początku drogi w odbudowie zniszczonego przez pożar ekosystemu. Głęboko w to jednak wierzymy, że rozpoczęte przez nas dzieło będzie kontynuowane przez następne pokolenia leśników, no ale efektami tej pracy będą się cieszyć dopiero nasze dzieci i wnuki.